Cześć, tu Ernest. Ostatnia aktualizacja ukrywa przed nami więcej niż na początku myślałem. W tym filmiku rzucimy okiem na sekretne zmiany na wyspie oraz nowe wycieki, które między innymi potwierdzają helikoptery. Zaczynajmy! Grota stały się terenem mroku. Czy zauważyliście, że w tej miejscówce każdy pomagier jest teraz po stronie mroku? Nawet sam Brutus zmienił swój strój i reprezentuje teraz mrok. Jestem ciekaw, czy ta zmiana była zależna od tego, ile procent graczy wybrało którą wersję agenta Brutusa? Choć bardziej prawdopodobne jest to, że to była planowana zmiana już od dawna, ponieważ Brutus nosił ten sam strój na zwiastunie tego sezonu. Warte uwagi jest też to, że grota zostały specjalnie oznakowane przez Alter. Jest tutaj teraz ich logo, a do tego spójrzcie na to. W górze grot wyżłobiono ogromną czaszkę. Ta zmiana tyczy się też specjalnych skrzynek. Wypadają z nich teraz przedmioty typowe dla mroku. Jak już o pomagierach mowa, to dodam, że mogą oni teraz dropnąć ciężkie snajperki. Poza tym przez wyspę od dobrych kilku tygodni przemierzają ciężarówki. Jedna z nich wiedzie z paskudnej przystani mnóstwo foteli w stronę sklepowej sadyby. Druga ciężarówka od jakiegoś czasu przewozi palety i też zdaje się jechać w stronę sklepowej sadyby. Wygląda mi to na podpowiedź. Coś nowego niedługo pojawi się w sklepowej sadybie. Pamiętacie może ten modernistyczny domek? Pewnego dnia wściekłe ciastka wypchnęły stąd czerwony samochód. Dzisiaj ten samochód jest podnoszony przez dźwig. A ludzik z rur dalej sobie czluje na górce na południu wyspy. Coś jednak przykuło jego uwagę. Ten ludzik ruszył głową. I kto zajmował złoty fotel z agencji? Tak przy okazji dam znać, że prędkość ulepszenia broni zależy teraz od jej klasy rzadkości. Zaszła jeszcze jedna mała zmiana w balansie. Wabiki nie dropią już maców w trybie areny. Teraz możemy poruszyć temat helikopterów. W różnych miejscach na mapie postawiono nowe lądowiska dla helikopterów. Wcześniej były one tylko w nazwanych, strzeżonych miejscówkach. A teraz znajdziecie je w zwykłych miejscach. Zapowiada się na to, że będzie ich jeszcze więcej. Przy kryjówce pomagierów mroku na zalewie zastoju zrobiono miejsce na coś, co wielkością przypomina lądowisko na helikoptery. Postawiono tutaj też wiatrowskaz, który jest niezbędny na takich lądowiskach. Dokładnie takie samo prowizoryczne lądowisko rozłożono przy innej kryjówce mroku. Jestem ciekaw, czy helikoptery będą tak stać tutaj luzem. Czy może zbudują tutaj prawdziwe lądowisko? Przy stacji radiowej innej kryjówce mroku już takie lądowisko zbudowano. Helikoptery można uznać za potwierdzone. Poza tego typu zapowiedziami na mapie i na zwiastunach, doczekaliśmy się też kilku wzmianek o nich w plikach gry. Spedicy wstawił na swojego Twittera listę nowych i zmienionych wartości po ostatniej aktualizacji. Dzięki jego znajdźkom dowiedzieliśmy się, że helikoptery w plikach gry mają nazwę kodową HOGI. Wraz z aktualizacją 12.10 ujawniono kilka statystyk tego statku powietrznego. Miejcie na uwadze to, że w przyszłości mogą się one zmienić. Okej, oto kilka z nich. Helikoptery będą miały turbo jak każdy inny pojazd. Każdy helikopter będzie miał 1500 punktów wytrzymałości. Helikopter po wybuchu, czyli po zniszczeniu, zadaje graczom 70 punktów obrażeń i 450 punktów obrażeń strukturą, prawie idealnie na metalową ścianę. Bądźcie ostrożni przy śmigle helikoptera. Kręcący się śmigł helikoptera może zadać aż 50 punktów obrażeń graczom. Takie dojeżdżanie śmigłem może być ryzykowne, ponieważ co każde uderzenie śmigłem w strukturę, helikopter traci 100 punktów wytrzymałości. To było do przewidzenia, ale tak, śmigło helikoptera będzie niezłą bronią na przeciwników. Przypuszczam, że śmigła po uderzeniu gracza będą go także odpychać, a do tego będą skuteczne w rozwalaniu budowli. To połączenie jest idealne do niszczenia baz przeciwników. Co ciekawe, uderzenie zbierakiem ma odpychać helikopter. Może zbierakiem będzie można powstrzymać taki dojazd helikoptera. Kto wie, zobaczymy jak potężny będzie. To w sumie tyle z tych ciekawych informacji. Do teraz wszystkie pliki typu dźwięki, modele i tak dalej są albo zaszyfrowane, albo kompletnie nie ma jeszcze ich w plikach gry. Mam nadzieję, że helikoptery wylądują na polu bitwy już w następnym tygodniu. Dalej w temacie nowych rzeczy, to o nowych broniach mieliśmy już okazję porozmawiać w moim poprzednim filmiku. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że do gry wkrótce mogą zostać dodane plastry miodu jako nowe przekąski na wyspie. Sposób ich działania ma być podobny do kokosów z 8 sezonu. Przypuszczam, że plastry miodu występowałyby najczęściej w Piszczącej Puszczy. Poza tym w plikach gry skrywa się wzmianka o trybie kreatywnym w lobby do 50 osób. Tryb kreatywny na 50 osób, to by było coś. Taka opcja przydałaby się na pewno osobom, które trenują grę w finalnych strefach. Ponadto Fire Monkey
Udostępnił na swoim Twitterze wszystkie nowe linki tekstu powiązane z wydarzeniem Alter vs Ego. To takie uzupełnienie mojego filmiku na ten temat. Zaszło kilka małych zmian. Tajne informacje zdobyte w trybie Infiltracja, to nowa nazwa na tryb bitwy frakcji, będą odblokowywały technologię. To jakieś gadżety szpiegowskie. Przypuszczam, że ta ilość odblokowanej technologii to tak naprawdę po prostu poziom drużyny. Ale możliwe, że w trybie Infiltracji będą jakieś specjalne gadżety i broń na polu bitwy. Nie zmieniło się to, że będzie można zmienić drużynę w dowolnym momencie i odblokowywać nagrody dla obu drużyn. Co ciekawe, jeśli w trybie Infiltracji przebierzecie się za pomagiera przeciwnej drużyny, to otrzymacie osiągnięcie Podwójny Agent. Za 10 wygranych w trybie okresowym tego eventu też będzie osiągnięcie. Z tego, co na ten moment wiemy, wynika, że w tym trybie za zadanie będziemy mieli ukraść tajne informacje, które będą po stronie przeciwników i zanieść je do bazy drużyny. Swoją drogą to jest możliwość, że ten tryb powstanie w trybie kreatywnym, ale nie musi tak być. Chciałem tylko o tym wspomnieć. FireMonkey dał też znać, że do plików gry dodano z powrotem tryb eventowy. Na tym specjalnym trybie odbył się m.in. event Gwiezdnych Wojen. Star Warsy nie powrócą, ale możliwe, że szykuje się kompletnie nowa kolaboracja. Może nowy koncert? Na koniec bardzo fajna ciekawostka. W plikach gry powiązanych z miejscówką Rekin jest taka oto tekstura półki z grami. Na jednej z okładek jest widoczny koncept zielonej wersji skina Oblivion. To bardzo stary koncept stworzony przez gracza. I może w końcu Oblivion otrzyma te same style edycji co Omega. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.